Szanowni Państwo, w imieniu zarządu klubu, zawodniczych, trenerów, sponsorów, witam Państwa bardzo serdecznie na tym niesamowitym spotkaniu z dziewczętami. Chciałbym się powiedzieć, że za chwilę przed nami pojawią się lwice parkietu, no ale przecież pomarańczowo czarne nie mogą być lwicami, tylko tygrysicami. Pokazały prawdziwy lwi pazur. No i przypomnijmy wszystkim, jak to było. CCC 4, Wisła? 0! Wisła? 0! Kto mistrzem jest? CCC! Kto mistrzem jest? CCC! Jakie miasto? Tak jest, nikt już nie ma wątpliwości, że po 11 latach ciężkiego boju mamy wreszcie upragnione złoto. Pamiętacie Państwo, 2001 rok i awans zespołu z Wolkowic do Ekstraklasy, 2005 rok złoto. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich związanych z Wolkowickim klubem pragnę powitać dzisiaj burmistrza Wolkowic Wiesława Wawika, starostę wolkowickiego Marka Tramsia i oczywiście Dariusza Miłka, właściciela marki CCC, sponsorów tego klubu, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Wielkie brawa dla sponsorów wolkowickiego Śląska. Szanowni Państwo, ale nie byłoby tego wielkiego sukcesu, gdyby nie szósty zawodnik, na którego nasze dziewczęta, nasz zespół, zarząd klubu mogli zawsze liczyć. To Państwo, kibice, w imieniu wszystkich członków klubu bardzo serdecznie dziękuję za wspaniały doping przez cały sezon. Brawa dla Państwa! I teraz przypomnijmy sobie, jak to było. Gorące brawa dla Szymiter z Wrocław. Szanowni Państwo, na ten moment czekaliśmy bardzo długo, kiedy tydzień temu w sobotę o godzinie 13 w nieodległej hali rozpoczynała się rywalizacja. Marzyliśmy, by dziś spotkać się tutaj w tym miejscu i wspólnie z naszymi dziewczętami świętować po raz pierwszy w historii Wolkowic złoty medal mistrzostw Polski. Po 26 latach najlepsza kobieca drużyna w Polsce powraca na Dolny Śląsk. Tym razem nie do stolicy Dolnego Śląska, ale do Wolkowic, które od dzisiaj są stolicą polskiej kobiecej koszykówki. Kto mistrzem jest? Kto? Kto? A kto był najlepszą zawodniczką tych finałów? Kto? Najlepszą zawodniczkę tych finałów, Waleria Musina z Rosji, jazda zespołu CCC Wolkowice. Waleria! Witamy bardzo serdecznie. Przypomnijmy, trzeci sezon w Wolkowicach, reprezentantka Rosji w kategoriach młodzieżowych, 183 cm wzrostu, pozycja na boisku, strzyk głowa. Mistrzyni Polski 2013, Waleria Musina! Muszę Wam się przyznać do czego. Po pierwszym meczu zapytałem Walerię i każdy to mógł słyszeć na antenie Polskiego Radia, czy CCC będzie prowadziło po dwóch meczach 2-0. Jaka była odpowiedź? Ja wiem co ja. Tak też było, że Waleria Musina zawsze dotrzymuje słowa. Skoro tak, to czy za rok CCC będzie znowu mistrzem Polski? Tak! Sami Państwo słyszeli. Wielkie brawa, najlepsza zawodniczka finału, ta, która w pierwszym meczu wzięła na siebie ciężar zdobywania punktów, poderwała cały zespół. Wszystkim podziękować, wszystkim kibicom za Wasze wsparcie. Bez Was by nic nie było. Mam nadzieję, że następny sezon będzie jeszcze lepiej. I wszystkim zapraszamy. U nas!
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Proszę sobie zostać na scenie, a teraz zapraszamy brązowe brona na kolejne zawodniczki. Shalane Swan Norman, Amerykanka, która od 6 lat wystąpiła w Polkowicach. Zapraszamy. Brawa, brawa, brawa. Shalane. Mistrzyni Polski 2013, ale czy będzie debiut mistrzostwo WNBA? Tak. A za rok kolejne mistrzostwo Polski z CCC. Oczywiście. Wszyscy wiemy. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa. Młoda Klech, pierwszy sezon w Polkowicach, reprezentanta polskiego lat 18, 168 cm wzrostu, pozycja na boisku, obrońca, mistrzyni Polski 2013. Brawa dla Dominiki! Dominiko, co daje ci jako młodej zawodniczce gra z tak wspaniałymi koleżankami, tak utytułowanymi już? Oj, to naprawdę ogromnie wiele. Dla mnie to jest zaszczyt być w zespole z takimi zawodniczkami i osiągać takie sukcesy, na które pracuje cała drużyna, ale wiadomo, że bardzo się przyczyniają do tego zawodniczki, które po prostu spodziewają się czasem. Teraz bardziej doświadczone koleżanki zapytają i szybko pytanie brzmi, kiedy je wygryziesz? Czas pokaże. Wielkie brawa, trzymamy kciuki. Dominika wciąż, a teraz brązowa brawa dla, nie wiem czy bardziej kangura czy tygrysa, Belinda Snell, zapraszamy na scenę. Pierwszy sezon w Polkowicach, reprezentantka Australii, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, 181 cm wzrostu, pozycja na boisku skrzydłowa, mistrzyni Polski 2013, zdobywczyni Pucharu Polski, szósta zawodniczka Euroligi, Belinda Snell. Wielkie brawa na Belindę Snell. A teraz kolejna gwiazda naszego zespołu, prosto z gorącej Hiszpanii. Ta, która ma dość już zimny, zapraszamy na Polo Hiszpania! Pierwszy sezon w Polkowicach, reprezentantka Hiszpanii, mistrzyni Euroligi, czołowa zawodniczka Europy, 176 cm wzrostu, pozycja na boisku, rzucająca brąza, mistrzyni Polski 2013, zdobywczyni Pucharu Polski. Laja! I heard that your best Polish word is zima. Is it true? Winter? Do you like it? Zima. Zima. Do you like it? Si. Wszyscy wiemy. Pokochała Polkowice, pokochała polską zimę. Szanowni Państwo, oto jedna z gwiazd naszego zespołu. Laja Palau, wielkie brawa. Kolejna Polka to Rota Mistygacz, pierwszy sezon w Polkowicach, reprezentantka Polski do lat 20, 183 cm wzrostu, pozycja na boisku silna, skrzydłowa lub środkowa, mistrzyni Polski 2013, zapraszamy na scenę, gorące brawa. Powolutku, powolutku, gorące brawa dla tej dziewczyny. Dorota z zazdrością patrzyła na koleżankę, no i chyba w tej sytuacji jedyne, co można życzyć na przyszłość, to dużo zdrowia. Tak jest, to teraz najbardziej mi się przyda. Zadałem już koleżance pytanie, czy jesteś w stanie wkrótce wygryźć te bardziej doświadczone i co odpowiesz? Koleżanki je słuchają? Wiem, że będzie bardzo ciężko, bo naprawdę dziewczyny, z którymi tutaj gramy, to jest najwyższa półka światowa. Ale wybrany do najlepszych. Wielkie brawa, skromna niezwykle Dorota Mistygacz, a teraz od 6 sezonów w Polkowicach. Aktualna reprezentantka Polski, 195 cm wzrostu, pozycja na boisku, środkowa, okrągłowa. Kto? Kto? Zapraszamy Agnieszkę Majewską.
Głośno, głośno! Agnieszka, czy prawdą jest, że mówisz o sobie, że jesteś zajefajna? Wszystko na trenera, no ale jak na te pytania przystało, no trzeba wziąć tutaj odpowiedzialność w swoje ręce. Ale zespół masz zajefajny. Zespół mam zajebisty. A kibice? Kibice słyszeliście? Jesteście jeszcze lepsi! Wielkie brawa, Agnieszka Majewska i z Ciebie Polski 2013. A teraz kolejna zawodniczka od 4 sezonów w Polkowicach, reprezentantka Polski do lat 18. Karolina Pójc, zapraszamy! To 78 cm wzrostu, pozycja na boisku rzucająca, mistrzyni Polski 2013. Uwaga! Dzieciaki, co tam ci ten sezon? Na pewno nowe doświadczenie, jeżeli możemy trenować i grać przeciwko tak doświadczonym zawodniczkom, uczy nas to naprawdę wiele. I myślę, że też uświadam tak naprawdę, ile znaczy mi nas to rzucić. Kiedy będziesz mogła powiedzieć, że jesteś zawodniczką lepszą od pozostałych? No i myślę, że to są jeszcze lata pracy i na to trzeba było jeszcze czekać. Słyszeliście, jaka strona? Wielkie brawa! Dziękuję bardzo. Agata Szczepanik, drugi sezon w Polkowicach, reprezentantka Polski do lat 20, 190 cm wzrostu, pozycja tam jest centrum, mistrzyni Polski 2013. Wielkie brawa! Sławiutkie te brawa, sławiutkie te brawa! Słoneczko, pytanie następujące. Kiedy rozbłyśniesz pełnym blaskiem na Polkowickim niebie? Brawa, brawa, brawa! Słoneczko! Głośniej, głośniej, wzywajcie! Magdalena Leczerewska! Pierwszy sezon w Polkowicach. Reprezentantka Polski 190 cm wzrostu, pozycja na boisku środkowa, mistrzyni Polski 2013, zdobywczyni Chór Polski. Magdalena Leciejewska, jak wiecie, krok w krok podąża, przynajmniej ostatnimi czasy, wraz z trenerem Jackiem Winickim. I rodzi się pytanie, co jeszcze może przynieść ten związek, jakie owoce? A pewno mieć wspólne wakacje. Na taką odpowiedź czekaliśmy, ale skoro nie wakacje, to coś na parkiecie. No to się okaże. Być może przyszły sezon w Polkowicach. A w tym przyszłym sezonie w Polkowicach co? Kolejna złota. Tak jest, trzymamy za słowo. Nasza Magdalena Leciejewska, a teraz gorące brawa dla Amerykanki, która przyćmiła wiele gwiazd. Męka Wynikowe! Wielkie brawa! Pierwszy sezon w Polkowicach wybrana numerem 1 w drafcie WNBA przez Los Angeles Sparks 169 cm na boisku z Czigowa mistrzyni Polski 2013. Lenda Ognikę! To jest brawa, brawa, brawa! To jest przecież mistrzyni Polski! Lenda, is it good that your best job is pomidorowa? I klasek po węgiersku. Nie ma więcej pytań. Węgla Ognikę, wielkie brawa. Szanowni Państwo, jest jeszcze tutaj taka bardzo skromna dziewczyna, która powiedziała mi, że ona nie będzie mówić. Nazywa się Magdalena Skorek i musimy ją zachęcić, żeby wyszła i coś powiedziała. Pierwszy z nami w Polkowicach, reprezentantka Polski, 177 cm wzrostu. Pozycja na boisku rzucająca. Ponoć na boisku jesteś niezastąpiona. Ponoć. Skromność to jej drugie imię, ale obiecałem, że powiesz coś więcej, chociaż oczywiście zmuszam troszkę. To jak będzie w kolejnym sezonie? No mam nadzieję, że nadal będzie niezastąpiona.
ACCC. ACCC jak na razie będzie mistrzostwo Polski. I? Polski. I? Frankfurt. O, pochodzi, wielkie brawa dla Magdaleny Storej. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla naszych zawodniczek. A teraz pora na tych, którzy ich dzielnie przez cały sezon wspomagali. Trener Jacek Winicki, zapraszamy! Skromne podpisanie tego trenera, skromne. Sił wam brakuje? Jeszcze raz. Jacek! Tajemnicą Poliszynela jest w koszykarskim świadku, że Jacka Winickiego przyjaciele nazywają, uwaga, ślimakiem. Prawda to? 50 lat. Tak jest. Ale teraz mówią, że Jacek Winicki to najszybszy ślimak w Polsce, bo wiele sezon z Polkowic uczynił mistrza. Brawo dla Jacka Winickiego! Dziękuję. Nie sposób nie zapytać trenera. Ja muszę coś powiedzieć. Przepraszam bardzo, tak raz od siebie. Dzisiaj na rynku są moi rodzice. I tutaj chciałem im po prostu wyrazić ogromną miłość na nich, bo dzięki nim mam wszystko w swoim życiu. Także mojej mamy, mojej tacie, naprawdę największe. Uwaga, śpiewamy dla Państwa Winicki. Tak jest. Panie trenerze, jako szkoleniowiec z wielkim doświadczeniem, proszę powiedzieć, jaka jest rola szóstego zawodnika w zespole koszykówki, rola kibica? Chciałem bardzo serdecznie wam wszystkim podziękować, bo dla was tutaj to wszystko się działo. Ja dobrze pamiętam, że nie byliście za bardzo happy, jak przychodziłem tutaj we wrześniu, ale mam nadzieję, że puścimy to wszystko w zapomnienie i jakoś to będzie na wymianie. Szanowni Państwo, trzeba być odwagę, aby coś tego powiedzieć. Wielkie brawa dla Jacka Winickiego. A teraz na scenę zapraszamy drugiego trenera Krzysztofa Szewczyka, drugi sezon w Polkowicach, asystent trenera CCC Polkowice i reprezentacji Polski, mistrz Polski w koszykówce kobiet. Mężczyzna pozwól całą Krzysztof Szewczyk. Brawa, brawa. Panie Krzysztofie, mamy już czas na Polski, a to oznacza, że przed nami kolejny sezon w Eurolidze i proszę mi powiedzieć, jak to będzie z tym lataniem, bo ponoć pan się boi się latać. Postaram się wszędzie wyjechać autokarem. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Człowiek, który boi się latać. Krzysztof Szewczyk. Kto mistrzem jest? Kto? Kto? Trener drużyn młodzieżowych Arkadiusz Krusin. Mistrz Polski 2013 wspólnie z tymi przepięknymi kobietami i tymi dwoma mężczyznami. Arek! Pędrożę. Panie Misio Tygrys, proszę Państwa. Panie trenerze, kibice spragnieni są usłyszeć tę mistrzowską pieśń, którą pan intonuje od wczoraj. Uwaga, słuchamy, śpiewamy. Każdy w Polsce o tym wie! Mistrze Polski CCC! Każdy w Polsce o tym wie! Każdy w Polsce o tym wie! Nie tylko
znakomity trener, ale i showman Arkadiusz Rusin. A teraz Tomasz Ruszkowski, 12 sezon w Błogowicach, trener odbudowy biologicznej, Gruzyn CCT Błogowice i Krzysztof Krzyżyniak. Zapraszamy panów na scenę, bo bez was trudno byłoby osiągnąć ten mistrzowski sukces. Zmaga Tygrys i Koszulka. Prosimy tutaj ze sceny, prosimy tutaj ze sceny. Uwaga, teraz będą naprawdę trudne pytania. Brawa, brawa, to był spory wysiłek. Tomasz Ruszkowski od 12 lat pracuje w Podgoricach. Pytanie brzmi. Chociaż zacznijmy inaczej. Zmuszeni mówią, że u kobiety punkt G znajduje się na końcu słowa shopping, a dodane pytanie jest takie. Który punkt jest najważniejszy przy masowaniu zawodniczki? Najważniejszy jest punkt spojrzenia. Wielkie brawa! Znakomity was pozycja i dyplomata Tomasz Ruszkowski. Teraz ten, który jest mózgiem operacji pod tytułem Jedziemy, śpimy, jemy. Ten, który musi wziąć na siebie ciężar organizacyjny. Dawid Korsak, trzeci sezon w Polkowicach, kierownik drużyny CCK Polkowice. A co on tutaj z sobą ma? Ha, ha, ha! Wielkie brawa! Ile szampana wchodzi do tego pucharu? Nie. Jeden, ale jaki? Kto pił z tego pucharu jako pierwszy? Z tego pucharu to Belinda Ster. Belinda Ster! Wielkie brawa! Szanowni Państwo, za chwilę na scenie pojawi się osoba, która średnio wiecie, gdyby dokonała tego, co zrobiła teraz, byłaby najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak w ciągu 11 lat spowalałem się zrobić złoto? To wie tylko Krzysztof Torsak, prezes CCC Polkowice. Zapraszamy! Ten klub całej operacji od lat związany z tym klubem, z koszykówką Polkowicą. Wielkie brawa! Krzysiek! Jest jeszcze piątka z zawodniczkami. Najbardziej zestresowany człowiek przed każdym spotkaniem. Bardziej się denerwuje od zawodniczek. Bo niestety od niego chwilę będzie wychodzą na parkie już. Nic nie zależy. Panie prezesie, co wy oblicze do tego sukcesu? Ja będę próbował ze wsparcia moich mężów w Polsce różne było do nas pokazać, bo taka jest prawda. Mamy ogromne wsparcie ze strony firmy CCC, pana Dariusza Milka, mamy ogromne wsparcie ze strony właśnie miasta Gdzieszcza, Gdzieszczowa Gawika, Rady Miasta. I tym ludziom dzisiaj, myślę, trzeba serdecznie podziękować. Oczywiście dziękuję również kibicom, bo bez nich nas po prostu nie było. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! Kto mistrzem miast? Kto? Kto? Dziękujemy! 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 Szanowni Państwo, słyszycie tę pieśń? Będą wyjdzie tego posiłki i za chwilę będą też autografy. Przygotowały nie lada niespodziankę dla królowych polskich pakietów koszykarskich. Brawo, brawo, brawo!
Zobaczcie Państwo, co tutaj mają. Wspaniały berłon i wspaniała korona. To wszystko dla królowych naszych i dla króla. Proszę wręczyć te wspaniałe trofea naszym zawodniczkom, no i temu, który okazał się królem polowania. Skoro ktoś zaledwie dwóch pisach z domu traku, musi być królem. Król Siwak pierwszy. Wielkie brawa dla Jacka Wilickiego i jego podopiecznych. Tak wyglądają królowe polskich pakietów CCC. Jeszcze raz, kto mistrzem jest? Kto mistrzem jest? No, kto mistrzem jest? Wielkie brawa dla mistrzów Polski, mistrzów Polski. I wypada mieć nadzieję, że za rok spotkamy się w dokładnie takich samych nastrojach, będziemy mieli co świętować. Przypomnę, te oto dziewczęta, ci oto wspaniali chłopcy w tym roku zdobyli Puchar Polski i Szansu Polski, zajęli szóste miejsce w Europie. Wielkie brawa dla najlepszej tegorocznej polskiej drużyny. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie, a za chwilę zawodniczki, które żywią do Waszej dyspozycji. Dziękujemy. Kto mistrzem jest? Kto? Kto? Sympatyków zespołu i tych, którzy tworzą potęgę polkowickiej koszykówki. Wielkie brawa dla burmistrza Wesoła Nowika i Mariusza Kulka. Oraz Państwu w imieniu całego klubu, bez Was, bez
kibiców. Nie bylibyśmy w tym miejscu, na pewno nie osiągnęłybyśmy takiego sukcesu. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Szanowni Państwo, powiem Państwu, że kiedy w niedzielę wszyscy na pewno oglądaliśmy mecz w telewizji i dziewczyny tak pięknie zagrały, to nie wyobraziłem sobie, żeby mi nie było w poniedziałek w Krakowie, bo wiedziałem, że wygramy. I powiem Państwu, kiedy pojawiliśmy się w Krakowie, kiedy okazało się, że nie jest tak łatwo wejść na tą halę, kiedy dziewczyny zaczęły pięknie grać, ale zamarzyło mi się z powrotem wracać do Polkowic. Bo nas tam źle przyjęli, a najlepsi kibice są w Polkowicach. Dlatego chcieliśmy jak najszybciej do Was przyjechać i ten medal, który otrzymałem, jest na Was. Drodzy, jesteście wzorem kibiców w Polsce i tak trzymajcie. Uśmiechnięci, radośni, pozytywnie nastawieni, rodzinni i dopingujący naszą zawodniczką, żeby zawsze wygrywały. Dziękuję Wam bardzo. Jak ten sezon się zaczynał, to nie powiecie mi, że spodziewaliście się, że on będzie aż tak wspaniały. Nie, na pewno nie. No, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że chyba żaden z nas, tych cudownych kibiców, z którymi przyszło nam współpracować jako klub kibica, nie sądziliśmy, że zdobędziemy to mistrzostwo, ale po zdobyciu Pucharu Polski wiedzieliśmy, że ten cel już jest w 99% osiągnięty. Po zdobyciu Pucharu Polski, że będziemy mieli mistrza Polski. Ta dzisiejsza feta też pokazuje, jak duży jest potencjał w Polkowicach, bo tutaj było tak z grubsza licząc około 2000 ludzi. Bardzo nas to cieszy właśnie, bo my przeżyliśmy to przez cały sezon. Uwieńczeniem i dla klubu, i dla sponsorów, i dla gminy Polkowice, i dla nas, klubu kibica, było właśnie ta ilość osób, która dzisiaj zjawiła się na polkowickim rynku. Bardzo nas to cieszy. Myślę, że w następnym sezonie Anno Domingo 2013-2014 będzie bardziej pomarańczowo na hali. Jak ten sezon się zaczynał, spodziewaliście się, że on będzie najpiękniejszym, najobfitszym w sukcesy sezonem w historii polkowickiej koszykówki? Znaczy może nie tak do końca. Spodziewaliśmy się, ale nie do końca, że aż tak dużo sukcesu będzie w tym jednym roku. A to jest Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, tak. I szóste miejsce w Europie, no nic lepszego nie mogło nas spotkać. No, a ten klub rozwija się krok po kroku, to aż strach pomyśleć, co będzie w przyszłym roku. No, no właśnie, tak, bardzo dobrze. Tylko, żeby sponsor się nie zmienił. Mamy fajnych sponsorów. I to od tego przede wszystkim drużyna zależy, nasza dobra drużyna i dobre zawodniczki, no bo nie oszukujmy się, bez tego ani rusz. No. Jest fajnie. Ale sądząc po tym, ile tu dzisiaj ludzi przyszło i po tym, że widzieli to sponsorzy i byli z tymi ludźmi, tak, to chyba możemy być spokojni. O, tak. Myślę, że tak. Darek Miłek jednak pokazał i pokaże na pewno nam jeszcze dużo rzeczy takich pięknych. Miasto Polkowice. I miasto Polkowice. I miasto Polkowice. Ja również z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim kibicom. Nawet w momentach, kiedy żeśmy przegrywali pierwsze mecze w Eurolidze, dosyć nieszczęśliwie to byliście razem z drużyną. Za to bardzo dziękuję. A zespołowi dziękuję. Zrobiliście najlepszą niespodziankę, jaką mogą nam się wydarzyć. Szanowni Państwo, proszę.